Siemanko widzowie, na kolejnym odcinku z Case Dropa. Jeżeli chcesz wygrać tego skinka, który pojawił ci się teraz właśnie na ekranie, zostaw łapeczkę w górę, ale zostaw ją, ponieważ czasem jest tak, że jest więcej komentarzy niż łapeczek w górę, więc wtedy nie będę robił giveaway. Więc jeżeli zostawiłeś już łapeczkę, to zasubskrybuj kanał i oczywiście skomentuj na dole ten filmik, najlepiej z zostawionym trade linkiem. Zwycięzcą z poprzedniego odcinka jest ta osoba, więc serdecznie gratuluję, a na stronce mamy giveaway 6-godzinny, codzienny, tygodniowy, miesięczny. W zakładce doładuj konto mamy takie metody płatności jak Pace of Card, przelewy, G2Pay, SMS-em, więc tak naprawdę wszystkie. I mamy teraz 20% do doładowania dzięki mojemu reflinkowi, który macie pierwszy w opisie. I będziecie mogli wtedy też sobie otworzyć darmową skrzyneczkę tutaj na stronce i zapewne zdobyć jakiś balansik. No i dostajemy balans, zobaczymy ile. 10 groszy, zawsze coś, zawsze możecie sobie zbierać. A my dzisiaj otwieramy wszystkie skrzynie po prostu premium i będziemy sobie od razu to sprzedawać, co zadropnie, żeby nam wystarczyło balansiku i będziemy patrzeć, czy jesteśmy na plus, czy na minus. I zobaczymy, czy wyjdziemy więcej na plus, czy na minus. Dobra, no tutaj mamy na minus, ale to była ta z graffiti, czyli naprawdę, tak naprawdę mamy teraz 0,1. A więc lecimy sobie do drugiej skrzyneczki szampańskiej za 20, prawie 6 zł. No i zobaczymy, co nam tutaj siądzie. No i mamy 5-7, który może być około tych 25 zł warty, a nie, bo jest Battle Scared, więc sobie sprzedajemy i mamy niestety dwie na minus. No zobaczymy, miejmy nadzieję, że skrzynia Pudziana nam odda dużo. O dobra, lecimy wściekłego smoka. No i tutaj jakiś USP Neonoir, albo AWP, albo MK. Dobra, mamy Aquamarine, czyli do przodu, czyli do przodu. 71 zł, więc nawet prawie dwa razy do przodu, więc naprawdę się opłaca tutaj otwierać tą skrzyneczkę, tak jak widać. No i lecimy sobie teraz do skrzyneczki za 64 zł, czyli już tak naprawdę droga dość skrzyneczka. No i zobaczymy, co my tutaj mamy. No i mamy Desolate Space. Jeżeli będzie to Factory New, to może nam zwrócić skrzyneczkę. No ale mamy niestety Wellworn 43 zł, czyli na minus. No i lecimy teraz z najważniejszą skrzyneczką, czyli skrzynia Pudziana. No i oby kosa, oby kosa. Fajnie by było. No i mamy Hyper Bestia i to może być bardzo tani skinek. 97 zł, no niestety. Bardzo słabo. No na razie jesteśmy niestety na dość dużym minusie, no ale zobaczymy, może nam coś tutaj przyniesie następna skrzyneczka. No i jakby tutaj był Aquamarine znowu, to było zarąbiście, ale mamy XM, który kosztuje tylko 2 zł. No strasznie słabo dropi, strasznie słabo dropi. No nie wiem, z tych skrzyneczek eventowych dużo lepiej mi dropiło i chyba je będę polecał otwierać niż te tutaj. No i tutaj, no i mamy emeczkę Nitro, czyli po raz kolejny raz słabo, 3 złote. No ale my się nie poddajemy i lecimy dalej z tymi skrzyneczkami. No jesteśmy dużo już na minusie, no ale miejmy nadzieję, że w końcu coś siądzie takiego porządnego. Nie tym razem, nie tym razem niestety. O, 18 zł, skrzynka kosztowała prawie 50. No nie wiem, no jak dla mnie to te skrzynki premium są takie dość średnie. A dobra, mamy teraz to była, teraz będzie ta. Nowe skiny są jakieś. Jakie tu mamy nowe skiny? A czy mamy tu jakieś nowe skiny? Nie wiem, czy to nie o te glovesy chodzi, bo na glovesach się nie znam zbytnio. Kosa żadnej nowej chyba nie ma, no nie wiem, zobaczymy. Dajcie coś na plus, mocno na plus potrzebuję coś. Dobra, mamy AWP Boom. Mamy AWP Boom, czy minimum stówka. Stat track AWP Boom, 253 zł, okej. Okej, już nam się powoli zwraca. Widzicie, jednym strzałem zwracają nam się praktycznie wszystkie skrzynki, które otwieramy. No i jeżeli teraz siądzie AWP Asimov, no to będziemy już na plusie nawet. Więc tak naprawdę ta AWP bardzo duża nam dała. No i mamy AWP Asimov. Dobra, jesteśmy do przodu. Tak naprawdę początek tego odcineczka, no nie zapowiadał się, że możemy być do przodu. Ale tutaj te skrzyneczki jednak nam oddały, więc bardzo fajnie. No jeszcze mamy 5 skrzyneczek, 55% mamy tutaj na tą broń, więc więcej niż w normalnych i my, a my jej nie trafiamy, więc no mamy pecha, więc sprzedajemy sobie i lecimy do kolejnych czterech. Dobra, lecimy teraz AWP gałęźnica. No i zobaczymy, dajcie AWP-kę, no i niby 55%, a dalej nam nie dropła jeszcze żadna ta lepsza broń, więc troszeczkę lipka. No ale tutaj te skrzynki też nie są jakieś super drogie. A dobra, lecimy teraz z... To jest chyba petka? Chyba to jest petka. No i zobaczymy, czy te 55% jest. Dobra, siadło. Jesteśmy do przodu i to jest pet 250, no czyli w sumie petka. Dobra, lecimy jeszcze dwie skrzyneczki i na koniec sobie myślę, że zrobimy coś takiego, że otworzymy dwa pudziany.
I pójdziemy z tym na upgrader, żeby coś tutaj zrobić więcej. I po raz kolejny nie trafiamy tego niestety. Po raz kolejny nie trafiamy i lecimy na ostatnią skrzyneczkę. Będzie to skrzyneczka 55% Snow Cold Galil, okej. Okay. No tutaj te skrzynki są dość tanie, więc też nie będziemy zbytnio płakać, jeżeli nam nie siądzie, no i siada nam. Więc przejdziemy sobie teraz do skrzyneczki. O, i to nawet, o Jezu, nawet praktycznie plusa nie było z tego, bo jakiś Battle Skirt nam chyba wyleciał. Nawet nie zdążyłem zauważyć. No i lecimy do skrzyneczki Pudziana, otwieramy ją dwa razy i to co jakby nam dropnie, bierzemy na upgrader na lewą stronę, sobie powiem, na lewą stronę bez żadnego moda i zobaczymy co nam siądzie. No i dobra, mamy kosę. Mamy kosę i zobaczymy czy będziemy chociaż na plusie. 501 zł, czyli w sumie na 0. No i teraz niech nam to zrobi, niech nam to zrobi na lewą stronę. Na przykład znajdźmy sobie coś lepszego i na przykład dorzucimy sobie balans, na przykład Huntsman Fate. Okej, okay, lewa strona. Dorzućmy sobie maksymalnie balans, lewa strona, proszę. Dobra, siat Huntsman, więc jesteśmy do przodu. Ja już sobie to zostawię. No i mam nadzieję, że podobał wam się odcineczek. No i oczywiście zostawcie tą łapeczkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz. No i trzymajcie się, siemanko.